Witam Państwa na kolejnym filmie Niebocentryzmu. Dzisiaj mamy oczywiście część taką nowoczesną, najświeższą, powiedzmy, można tak to nazwać. No i mamy też część taką historyczną sprzed 3 lat. To jest stary film, dzień, noc, pory roku. I w związku z tym no, mamy też aktualizację do tej grafiki z tamtego starego filmu. Ale najciekawsze to jest właśnie ta część graficzna, gdzie Państwu pokażę, jak wygląda słynna latareczka, czyli promiennik słońca. Czasami widoczny, czasami niewidoczny, ale właśnie kiedy jest widoczny, to został zafiksowany zdjęciami. I to w sumie jest najciekawszy element, ponieważ Państwu obiecałem film na ten temat. A więc jest ku temu okazja. Jeżeli będzie więcej filmów, a jest, czyli więcej zdjęć tego promiennika, ponieważ Państwo sami robią takie zdjęcia i tutaj nadsyłacie, ja tutaj poszukam i w następnym filmie Niebocentryzmu też przedstawię te zdjęcia, jak one właśnie wyglądają, jak wygląda ten promiennik. Czyli promiennik możemy samemu sfotografować. To tak gwoli wstępu, a teraz już przechodzimy do części graficznej. Teraz mamy grafikę, znaczy część graficzną i tutaj jak obiecałem Państwu zdjęcia tych promienników. To zdjęcie nam pokazuje słońce z takim halo. Halo słońca widzimy tutaj. Natomiast co to jest? To jest nasz promiennik słońca. I my zaraz musimy go tutaj przyjrzeć się dokładnie. Co on sobą przedstawia. No i teraz zobaczmy. To jest właśnie ta część tutaj taka, moim zdaniem, najciekawsza. Tak, my tutaj też powiększymy to. Widzimy. O, już takie żółciutki. No, jak się tak przyjrzeć się, no to już widać, że takie białe kropki na nim, nie? A więc popatrzmy. Dalej. Jak to wygląda? Proszę bardzo. I to też powiększymy Państwu. Jak najbardziej. Tak, a więc widzimy, tak wygląda ten promiennik na przybliżeniu. Ale co tu zrobić w momencie, jak to graficznie rozgryźć, jak to pokazać? To jest najciekawsze. No i oczywiście tutaj mój kolega, współpracownik, który się akurat tym tematem zajmuje, zrobił taką grafikę. To jest grafika dotycząca nawet dwóch słońc widzianych od boku. To są tak zwane dwa słońca na niebie. I mamy też jak wygląda to halo. I teraz popatrzmy. To jest wewnętrzna strona od strony nieba, czyli kosmosu, linii Karmana. To jest dół linii Karmana. I tak, słońce jest wyświetlane na szkle nieba. Promień wchodzi, tutaj jest wejście w promień szkło nieba i w tym momencie widzimy z boku dwa słońca na niebie. To jest taki szczegół, nie? Ale nam głównie chodzi o to, żeby pokazać Państwu, że wszystkie światła, czyli gwiazdy, słońce, księżyc, są wyświetlane na linii Karmana. Natomiast to, co widzieliśmy wcześniej, to jest promiennik słoneczny. Czyli latareczka, ja to tak nazywam. To jest latareczka. Tutaj mamy właśnie, jak powstaje halo, właśnie to jest załamanie światła, chwilowe. O, to jest ten brązowy promień. Tak powstaje halo, właśnie. Na samym szkle Karmana, czyli na szkle nieba. I to się nawet tutaj kolega to podpisał. Tymczasowe ugięcie szkła nieba. Warunek kąt zenitalny. I proszę bardzo, tutaj przy wyjściu promieni ze szkła nieba to już widzimy to, co mamy słońcem. A więc tu jest tak, tak to kwestia jest wytłumaczona. I to jest mniej więcej zgodne z tym, co doktor, czyli inżynier Martin i Henner, i doktor geodezji Henner
uzyskali metodą taką doświadczeniową. My to zobaczymy dalej. Po prostu tutaj byłaby Ziemia, o, tutaj, tylko jest nienarysowana. I te promienie by tutaj się tutaj rozchodziły. I w ten sposób powstaje dzień. Wiadomo, jak niebo się obraca, no to mamy później w jednym miejscu dzień, a w drugim jest noc. No i teraz tutaj mamy coś takiego, podsumowanie. Proszę bardzo, tu jest promiennik. O, dokładnie, tu jest promiennik. To jest ten promiennik, czyli to, co tutaj widzimy w tej grafice, powyżej szkła nieba, widać. I tutaj widzimy właśnie to. Tej części tutaj tego drugiego słońca nie widzimy. No, czasami jest, a czasami tego nie widać. Po prostu to trudno powiedzieć tutaj, jakie tam procesy zachodzą w szkle nieba, że czasami to widać, a czasami nie widać. No, najważniejsze, że istnieje szkło nieba. No i widzimy czasami promiennik. Czyli możemy widzieć, jak to strukturalnie wygląda. To jest bardzo ważna sprawa. Tutaj oczywiście oficjalna astronomia bierze w łeb. Oczywiście optyka, tak samo wszystko i tak dalej, ale to już mniejsza o to. Tutaj jest też właśnie to halo. To jest właśnie to, ten brązowy promień. I tak to, dlatego to wygląda halo. O, w ten sposób. Przynajmniej jest to taka wersja wyjaśnienia właśnie tego holograficznego promiennika Słońca. O, i natomiast, no, czasami widzimy halo, czasami nie widzimy. Z reguły jest tak, że jak jest halo, to widać ten promiennik Słońca. Ale nie zawsze. To znaczy, jeżeli nie ma halo, to czasami go widać. Natomiast z reguły, jak jest halo, to widać ten promiennik Słońca. Zresztą Państwo robicie zdjęcia i mi tutaj przysyłacie, a więc już nie jest to taka tajemnica wielka, co to jest właśnie ten promiennik Słońca. To jest też zgodne ze Starym Testamentem, gdzie werset mówi, że wszystko jest właśnie wyświetlane na firmamencie nieba. Bo na tym firmamencie nieba są umieszczone właśnie Słońce, Księżyc i gwiazdy. O, to tak werset mówi. No to akurat mamy w pełni wyjaśnienie tego wersetu. Dlaczego on tak został napisany? On został napisany poprzez przekazanie tych informacji ludziom przez samego Boga. Ponieważ oni tego nie wiedzieli, a zostało to spisane. I akurat nie w wersji tej, która dzisiaj jest Starym Testamentem, tylko o wiele wcześniejszych wersjach. Później Stary Testament został odpowiednio przerobiony, ale to już jest oddzielny temat. W każdym razie te elementy zgodne z prawdą rzeczywistości niebocentrycznej, w której my żyjemy, są tutaj w Starym Testamencie zgodne i my mamy tutaj piękne tego wyjaśnienie, potwierdzenie, o, w ten sposób. I teraz tak, mamy tutaj przed sobą grafiki, przynajmniej te, na to zwróciłem uwagę, to są grafiki z filmu historycznego, czy historycznego. No, nie sprzed 3 lat i tu dotyczyło dzień, noc, porę roku. Co tutaj się zmienia w tych grafikach? Tutaj już nie ma Słońca, tylko Słońce jest wyświetlone na linii Karmana. Tutaj tak samo, tu nie ma Słońca, tylko jest wyświetlone. Tutaj, gdzie jest, to narysowałem Słońce, jest promiennik Słońca. To samo oczywiście jest Księżycem, ale to już jest oddzielny temat. Kiedy będzie o Księżycu, to też powiem i pokażę nawet filmy, w jaki sposób to można zafiksować, jeżeli chodzi o Księżyc. Natomiast, co tutaj mi zawsze nie dawało spokoju, to są były dwie rzeczy. Że właśnie w Starym Testamencie to pisało, że to, co powiedziałem wcześniej, że Słońce, Księżyc, gwiazdy Bóg umieścił na firmamencie nieba. O, to, że on to umieścił. A więc no tak sobie na początku myślałem, że no może to jest właśnie z punktu widzenia obserwatora, ale to było dość wyraźnie napisane, że to jest na firmamencie nieba. A więc na tym suficie nieba, czyli właśnie na szkle Karmana, inaczej mówiąc. Bo chodziło mi głównie o to, że te wartości tego odgięcia i tak dalej tutaj byłoby niezgodne z tym, co zobaczycie Państwo w doświadczeniu Martina i Henera.
Natomiast w tym momencie, jeżeli to światło tutaj się rozbija wszystko o te 100 km, to jest część widzialna tego światła, w tym momencie, że tutaj Słońce jest na tym, to w tym momencie powstaje jak najbardziej właśnie takie wartości ugięcia tego światła. Odgięcia, o, w ten sposób. Tutaj oczywiście, to jest oczywiście, ja Państwu od razu powiem, że to jest wszystko bardzo uproszczone. To jest wersja bardzo uproszczona, ponieważ wiemy, że światło to jest o wiele bardziej skomplikowane niż się nam wydaje. My tylko możemy jakby liznąć ten temat tego światła. Liznąć temat, przynajmniej schematycznie, no to jest właśnie to tutaj. Tylko że pamiętajmy, tutaj mamy Ziemię, natomiast tutaj mamy szkło Karmana, natomiast to jest grubość linii Karmana. I tak samo tutaj ta grafika też jest tutaj skorygowana, ponieważ tutaj znajduje się promiennik Słońca. Słońcem tutaj jest na szkle Karmana, to jest szkło Karmana. O, to tak wygląda. Co tu jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że tu jeszcze powinna być jedna linia jako Ziemia, a ten odcinek między Ziemią a tym to jest raptem 100 km i tutaj się zamyka cała kwestia odgięcia światła, tego kielicha światła, którego fiksujemy aparatem fotograficznym. O, to są właśnie takie szczegóły. Przy następnym filmie z niebocentryzmu to jeszcze dorzucę następne zdjęcia właśnie tego promiennika zrobione przez jednego z widzów. No, to tyle. Ja już po prostu chyba już to wszystko wyczerpałem, to co chciałem powiedzieć. To teraz już zapraszam na stary film. Można powiedzieć historia niebocentryzmu. Ona była oparta tutaj na stronie internetowej Rolfa Keplera, ale niestety pan Rolf Kepler, on chociaż zaktualizował mocno stronę obecnie, to jednak no, tej kwestii tutaj no, nie zauważyłem. Przeleciałem ostatnio tak pobieżnie tą stronę, ale nie widziałem u niego kwestii właśnie tego promiennika. Ale wiadomo, niebocentryzm idzie nadal. To, co było 3 lata temu, to było 3 lata temu. Tutaj kwestia dowodów geodezyjnych i optycznych się nie zmienia, tylko zmieniają się drobne szczegóły wyjaśnieniowe. No to tyle. Zapraszam już na stary film. To ja dziękuję i do następnego razu. Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy niebocentryzm, promień świetlny, dzień, noc i pory roku. Ale teraz przejdźmy do pytań. Po co nam to wszystko potrzebne? To jest nam potrzebne do takich rzeczy. Jak powstaje dzień i noc oraz pory roku w wewnętrznym świecie? Na czym polega wynurzanie się statku zza horyzontu? Czy zjawisko tak zwanej superrefrakcji terrorystycznej to prawda? No i oczywiście mamy efekt lornetkowy. Co to jest? Na czym to polega? No i co my tutaj chcemy powiedzieć dalej? To są przynajmniej 4, tak jest grubsza, wnioski czy pytania. Jest tego więcej, ale my się skupimy na chociażby tym. Jak przebiega promień świetlny w atmosferze? No to przejdźmy do takiego doświadczenia. Tu widzimy laser, tu widzimy, że on się załamuje, tu mamy akurat kąty, tu mamy powietrze, tu mamy wodę. Co tu jest takiego ciekawego w tym doświadczeniu? Tutaj chodzi o to, żeby wprowadzić w błąd wszystkich tych, którzy są niezorientowani. Nie znają tematu optyki, jak to funkcjonuje. I każdy, kto niezorientowany, to kupi. Po prostu popatrzy na to, no rzeczywiście się załamuje i nie ma najmniejszego problemu. Ale czy to jest prawda? Czy laser jest Słońcem? Czy laser jest promieniem świetlnym? Mało tego, woda to nie jest atmosfera, gdy się tak dobrze przyjrzeć. A więc już powstają pytania, które są nadają trochę wątpliwości temu doświadczeniu. W atmosferze jest woda, ale woda nie jest atmosferą. To jest bardzo ciekawe pytanie.
No ale takie coś funkcjonowało i funkcjonuje dzisiaj. A gdy przejdziemy do następnego zdjęcia, tutaj trochę powiększymy. Co tutaj jest? To też takie właśnie jakby pochodna tego doświadczenia. Oficjalna nauka geodezji mówi, że promień odgina się w dół. To jest ta czerwona linia. Popatrzmy. A poziom realnie jest wyżej. Ale promień odgina się niżej i tu powstaje właśnie błąd niwelatora. Czy to jest prawda? To zaraz zobaczymy. Musimy przejść do Wikipedii i danych. Ale tu mamy pewien wykres i tu mamy dwie linie. Jedna jest czarna, a druga jest czerwona. I ta czarna jest oficjalna wersja Wikipedii. To Wikipedia właśnie pokazuje, że w ten sposób promień idzie od Słońca w dół, załamuje się na atmosferze i dociera do Ziemi. Pozornie by wyglądało, że jest wszystko w porządku, ale to są tylko pozory. Tak samo z tymi doświadczeniami wcześniejszymi. Patrzmy na to czerwone. Czerwona linia wchodzi do atmosfery, nie załamuje się wcale do dołu, tylko wręcz przeciwnie, dociera do Ziemi i odgina się do góry. Co to jest za kwestia? To są doświadczenia co najmniej dwóch panów. Jeden jest Wilhelmem Martinem, a drugi jest Heinrichem Hennerem, profesorem geodezji. To właśnie oni, oczywiście jeden zrobił to doświadczenie po śmierci drugiego, ale chodzi o to, że on na podstawie ich doświadczeń promień się tak właśnie, taki ma przebieg. Ale teraz musimy dojść do tych dowodów, że to właśnie tak realnie przebiega promień świetlny, jak pokazuje czerwona krzywa. Tutaj mamy naszego profesora geodezji Heinricha Hennera. On żył w latach 1874 i zmarł w 1866 roku. Był profesorem geodezji. Tutaj mamy na tej stronie internetowej, a więc to nie jest osoba gdzieś tam, powiedzmy, z sufitu, a więc to był profesor geodezji, mało tego, wydał bardzo dużo książek z geodezji, natomiast tutaj pokazuje tylko część z nich. Co ten profesor w swoich książkach zawarł, to jest doświadczenia, zawarł to, że takie słowo, załamanie światła działa więc w przeciwieństwie do krzywizny Ziemi. A więc to mamy krzywiznę Ziemi, ale światło jest tak załamane. A więc widzimy, jest całkowita odwrotność tego, co się oficjalnie dzisiaj naucza. Co my dalej jeszcze powiemy po prostu? Widzimy, już mamy odwrotność. Ale jeszcze to nie koniec. To, że po prostu mógł sobie coś napisać, ale doświadczalnie to sprawdził, ile mniej więcej według jego doświadczeń miała ta właśnie odchyłka promienia w górę. Zobaczmy, na 2 kilometrach to jest ponad 27 cm. Na 10 kilometrach to jest prawie 7 metrów od poziomu. Na 20 kilometrach to już jest 27 metrów powyżej. Takie miał doświadczenie i to po prostu zawarł w specjalnej tabeli. Idziemy dalej, ale to już po prostu po śmierci Hennera takie samo doświadczenie z promieniem świetlnym przy pomocy niwelatora zrobił Wilhelm Martin w 2001 roku. To jest inżynier budowlany, zwolennik niebocentryzmu. On zrobił właśnie takie doświadczenie. No i na czym ono polegało? Polegało na tym, że ustawił w odległości kilometra dwie łaty geodezyjne, łaty miernicze, takie po prostu z podziałkami. W środku postawił niwelator, który służy do ustalania poziomu i ustalił poziom z jednej strony i z drugiej strony. Czyli na jednej i na drugiej łacie. Następnie przesunął do tego samego poziomu z lewej strony niwelator i zrobił odczyt na drugiej stronie. I co wyszło? 16 cm powyżej tego poziomu. Z drugiej strony zrobił to samo. Ustawił tutaj niwelator i zrobił odczyt na 16 cm. Robił doświadczenia swoje w ciągu kilku dni i różnych porach dnia. No i co? Jaki efekt uzyskał? Od danego poziomu uzyskał odchyłkę rzędu 12-20 cm w górę.
na odcinku tego kilometra właśnie. Takie było jego doświadczenie. A więc promień nie odgina się w dół, tylko odgina się w drugą stronę. Niwelator bardzo dobrze służy właśnie do badania promienia. Jeżeli chodzi o to urządzenie, to jeszcze będę mówił, niwelator nadaje się tylko na małe odległości, do 100 metrów, ale będę o tym dalej mówił za chwilę. O niwelatorach, natomiast tutaj jest takie doświadczenie, które przeczy oficjalnej nauce. Mało tego. Profesor Henner, jego doświadczenia zawarte w książkach, też przeczy oficjalnej nauce. Ktoś by pomyślał, że profesor Henner czy Martin odkryli Amerykę. Nic podobnego. To jest znane od wielu, wielu lat. To jest ponad 110 lat temu. Zostało to spisane, zrobione w formie ryciny. I zobaczmy. Mamy tutaj niwelator, natomiast tutaj jest ten poziom rzeczywisty. Ale widzimy, to jest punkt B, to jest poziom rzeczywisty. Natomiast krzyż niwelacyjny, to co widzimy w niwelatorze, w lunecie niwelatora, to właśnie jest tutaj, tak wysoko. To jest skala błędu niwelatora na dużych dystansach. Tak to wygląda. Czyli nikt Ameryki nie odkrył, tylko po prostu to, co było dane już, raczej znane w XIX wieku, kiedy powstawała geodezja, tak dość intensywnie, no to po prostu to zostało wykryte i zapisane. Ale już widzimy, że coś się tutaj dzieje, że dzisiaj jest już na odwrót. Ale idziemy dalej. Teraz trochę powiemy o tych niwelatorach. Tutaj mamy dla przykładu taki niwelator, którego zasięg jest 90 metrów po średnicy. Dlaczego w ogóle 90 metrów po średnicy to jest zasięg, czyli z jednej i z drugiej strony? Dlatego właśnie, bo promień odgina się do góry. Właśnie to jest przyczyna tego, dlatego niwelatory mają te optyczne tak mały zasięg. Żeby ustalić poziom, to właśnie to, tylko można to z nich skorzystać na niewielkiej odległości. Co tutaj jeszcze powiedzieć? Co ciekawe, jest też taka ciekawostka, że jest coś takiego jak podwójna niwelacja. Do czego ona to jest potrzebna? To jest określenie dokładności pomiarowej takiego niwelatora. Ono polega, że kilometr dzieli się na odcinki 100 albo 50-metrowe i mierzy się w jedną, w drugą stronę i wychodzi średnia. Ona jest zawarta w milimetrach. Akurat ten ma dokładność 2 mm. Ale to są takie, takie kawałeczki właśnie 50-100-metrowe. I tutaj możemy podsumować fakt określenia dokładności pomiarowej niwelatorów optycznych, zwanej podwójną niwelacją na odcinku 1 km, to żelazny dowód odgięcia promieni świetlnych w górę i jednocześnie dowód niebocentryzmu. Powyższe skutkuje bardzo małym zasięgiem pracy tego typu niwelatorów. Ale no jak rozwiązać problem właśnie tego błędu, tej odchyłki promienia świetlnego? Co z tym zrobić? Czyli próbowano takie coś zrobić. W geodezji mamy na przykład już niwelatory laserowe, tu mamy odwrotową głowicę, no ale widzimy, że 800 metrów po średnicy, czyli z jednej strony 400, z drugiej 400, a więc widzimy, że no na niewiele powiedzmy przebito się przez tą granicę 100 metrów, ponieważ na dłuższych dystansach niwelator laserowy, znaczy też jest niedokładny, ponieważ laser się też odgina od góry. Ale to są już takie szczegóły. Przejdziemy do następnych myśli. Tak wygląda oświetlenie Ziemi. Tych promieni, które są zaginane do góry. One właśnie idą w dół, odbijają się od Ziemi, można tak powiedzieć, zaginają się do góry i wracają do jądra Ziemi. Za chwilę będziemy o tym mówić, o tym jądrze Ziemi, co to jest. Ale tak jest ruch właśnie promienia świetlnego. Tu po drodze promienie przenikają przez słynną linię Karmana, to jest szkło nieba. Jeszcze będzie film na ten temat. Teraz przejdziemy dalej. Tak, jak teraz, no, to jest teraz pytanie, jak to wszystko teraz sprawdzić? Czy mamy tylko mieć geodezję Hennera czy Martina? Okazuje się, że możemy w bardzo prosty sposób powtórzyć takie doświadczenie. Nie trzeba tutaj żadnych specjalnych przyrządów, niwelatorów i jakichś pomiarów ekstra,
My zwrócimy uwagę na jeden proces. Proces podnoszenia się obrazu w kamerze do góry w czasie przybliżenia. No i musimy mieć po prostu statyw, kamerę, zoom, wiadomo. Musimy po prostu taki sprzęt mieć i teraz jak to będziemy sprawdzać? Jak się odgina ten promień? Tak samo jak się nam przesuwa obraz. Zobaczmy, co ja tutaj zrobiłem takiego. Postawiłem tak, jak uważałem. Wyszło mi tutaj na dole płotu środek obrazu. Ta linia czerwona to jest środek obrazu. Ale jak już przybliżyłem, to gdzie mi ten środek obrazu wylądował? Na górze płotu. Ten bez przybliżenia to już jest po przybliżeniu. Widzimy różnicę? Tu jest na dole, tu jest na górze. Obraz się przesunął. Teraz idziemy dalej. To trochę tych zdjęć będzie. Teraz tutaj trochę podniosę kamerę. Może kamera gdzieś na wysokości jest 120-140 cm. Tutaj z tego się nie strzela. Możemy sobie pokazać, znaczy postawić tak jak na tej wysokości, jaką chcemy. Ale musimy mieć jakiś punkt orientacyjny, żeby widzieć po prostu przesunięcie obrazu na czymś. I teraz tak, tu na połowie, no i teraz przybliżam i już jestem powyżej płotu. Widzimy to, nie? A więc widzimy tą różnicę, która po prostu powstaje. Słońce mamy na zapleceniu. I teraz tak, co jeszcze mamy dalej? Teraz mamy tak, ikon. I tutaj to jest kolejne właśnie zdjęcie, gdzie jesteśmy tutaj już podniosłem kamerę, jesteśmy pod rynną, a tu po przybliżeniu jesteśmy już na dachu. Ale to nie koniec, ja trochę Państwa pomęczę. Teraz przejdziemy w plener, mamy zachód słońca, praktycznie już jest po zachodzie słońca. Mamy środek obrazu gdzie? Na krzakach. Po przybliżeniu już krzaki poszły w dół, gdzie mamy obraz, podniósł się i jesteśmy już w dalekim lesie, w drzewach. Widzimy, obraz się znów przesuwa. To są różne pory dnia, robiłem zdjęcia. Tu mamy tuż przed zachodem słońca, mamy środek obrazu w polu. Po przybliżeniu mamy już het tam w dalekim lesie. Idziemy dalej, tutaj mamy parking w lesie. Tutaj mamy środek obrazu na słupie. Po przybliżeniu już mamy na tablicy. Czyli kolejny ruch do góry. Ruch obrazu do góry. Tutaj już jest pod słońce robimy. Tutaj mamy środek obrazu poniżej tego krzaku. O, tutaj dokładnie możemy sobie przyjrzeć się. Ale po prostu już jak przybliżymy się, to już jesteśmy na krzaku. Już tutaj jest bardzo niewielka różnica, ale jest. Bo to wszystko zależy, ta wielkość tej różnicy, to zależy właśnie od pory dnia. Na słonecznienie i tak dalej, i tak dalej. A więc idziemy dalej. No jeszcze tutaj w tym plenerze. Jesteśmy, tutaj mamy na polu, a tutaj już jesteśmy po przybliżeniu na dachach tych dwóch budynków. Już to jak się tak przyjrzy, to te budynki tutaj w tym miejscu je widać. Czyli obraz się po prostu podniósł po przybliżeniu. To chcemy właśnie dowiedzieć się i tak możemy w sposób praktyczny przekonać się, jak promień świetlny przebiega. Natomiast teraz mamy jeszcze inny tutaj dowód, który widzimy każdego dnia. Widzimy jakiś dzień, świt, noc. Wszystko to widzimy i jak odwina się promień właśnie w wewnętrznym świecie, w niebocentryzmie. Otóż słońce wędruje, tutaj mamy akurat wariant świtu, tu jesteśmy o świcie. Słońce się do nas przesuwa. Właśnie te odgięte promienie się oświetlają i wracają do jądra wszechświata. To są niebiosa niebios. Biblijne niebiosa niebios. My tu jeszcze mamy linię Karmana, czyli firmament. Ta cała sfera z firmamentem, z tym środkiem obraca się. To jest obrotowe niebo. Natomiast Słońce przemieszcza się w korytarzu między linią Karmana a jądrem Wszechświata. Mniej więcej to jest wymiar, tutaj ta ściana od Ziemi do ściany tej gigantycznej kuli, która jest jądrem Wszechświata, to jest mniej więcej 3000 km nad naszymi głowami. Ale tutaj przechodzimy teraz już do tego Słońca. My, będąc o świcie, te promienie, które wracają do jądra Wszechświata, one nas
nie sięgają, widzimy tylko po świetle. Ponieważ nie widzimy słońca, powinniśmy, jeżeli byłby promień prosty, byśmy powinni widzieć. Ale my tego nie widzimy, ponieważ te promienie są zakrzywione i one przelatują nad naszymi głowami. Kiedy się słońce przybliży, to wtedy dopiero zobaczymy, ponieważ te promienie nas sięgną. I w ten sposób rozpoczyna się dzień. To jest właśnie świt. O zachodzie słońca jest podobnie. Jeszcze tutaj taki szczegół. Czy po świcie, czy po zachodzie słońca widzimy na niebie samolot, który jest oświetlony promieniami słonecznymi. To są właśnie, te samoloty są oświetlane promieniami słonecznymi, które wracają do jądra wszechświata. My jesteśmy tutaj i tutaj po prostu już te promienie, w czasie zachodu słońca, one po prostu nie sięgają nas, jest po zachodzie słońca. Gdzie się nas sięgały, ale był dzień, ale słońce się przesunęło w tym korytarzu między jądrem wszechświata a Ziemią i w ten sposób my mamy, dzień się oddalił, a do nas przychodzi wieczór, no i po prostu im bardziej dalej słońce się przesuwa, mamy noc. I tak to właśnie wygląda. My to widzimy, ale właśnie nam się wmawia zupełnie coś innego. Natomiast dowodowo wygląda to tak. Po prostu jeszcze tutaj trochę może i wrócę do tego. Generalnie to jest taka sprawa, że pewne rzeczy nam się wmawia, natomiast nie dając do tego żadnego dowodu. I cały na przykład opis tego właśnie, co się dzieje w czasie dnia i nocy, jest to pięknie w szkołach tłumaczone, ale istotę sprawy zdradza to, że promień odgina się do góry. On nie biegnie po prostu, tylko właśnie po krzywej eliptycznej. I to jest jakby, ten temat jest jakby kluczem, kodem dostępu zrozumienia, gdzie my żyjemy. To jest bardzo ważne. Teraz mamy tak. No i teraz mamy, co tutaj w tych kwestiach. Jak już mamy obrotowe niebo, no to trzeba pokazać, w jaki sposób słońce i cała ta sfera nieba się obraca. Mamy tutaj jądro wszechświata, niebieska linia Kármána i ta sfera niebieska jest przesunięta o kąt 23,5 stopnia. I dlatego mamy właśnie poprzez to, ten obrót, słońce tutaj po spirali wędruje dookoła jądra wszechświata, czyli niebiosa niebios. I w ten sposób robi się pory roku, które mamy tutaj na dole. Co możemy tutaj powiedzieć? Na przykład pytano mnie kiedyś, w jaki sposób za kręgiem polarnym nie zachodzi słońce. No właśnie, o, popatrzmy tutaj. Tutaj pokazuję kursor. Zakrzywione promienie sięgają właśnie za krąg polarny i w czasie lata nie zachodzi słońce nad kręgiem polarnym. W ten sposób. Tutaj jeszcze jest jedna taka ciekawostka. Też padają takie pytania, które polegają na tym, dlaczego no przecież tutaj krąży to słońce, to powinno być widać, nie? Ale tak, po prostu tutaj mamy jądro wszechświata, tutaj gdzie jest ten kursor. No i właśnie chociażby to słońce jest, gdyby tam nic nie było, o może tak bym powiedział, gdyby nic nie było w środku, gdyby nie było tej gigantycznej kuli jądra wszechświata, czyli czym jest to jądro wszechświata? To jest projektor gwiazd, elektrownia i mieszkanie Boga. Projektor gwiazd, czyli gwiazdy są wyświetlane na linii Kármána, na tym szkle nieba, i my widzimy taki piękny nieboskłon. I widzimy gwiazdy. My jesteśmy z zewnętrznej strony ekranu. Nie widzimy tego, co jest wewnątrz. Natomiast fakt dnia oświetlenia właśnie takiego, jak wcześniej tłumaczyłem, jest żelaznym dowodem tego, że istnieje jądro wszechświata, a słońce porusza się właśnie dookoła tego korytarza, i dlatego właśnie nie może być cały czas jasno w takim układzie. Co jeszcze tutaj przejdziemy do tej
ilustracji mamy biegun geograficzny i magnetyczny. Oficjalnie, jak przeczytamy Wikipedię, to te bieguny jakoś tam się przemieszczają, ale to jest takie, to jest tak napisane, że one tak nie przemieszczają się na stałe, tylko sobie jakoś tam wędrują. Ale tutaj jest układ sił elektromagnetycznych, bo czym jest jądro wszechświata? To jest ta gigantyczna elektrownia. Mamy Słońce i Księżyc. I te wszystkie tutaj trzy elementy, one działają, współpracują z sobą, to na zasadzie trzech cewek indukcyjnych. I ten rozkład sił elektromagnetycznych powoduje, że biegun magnetyczny tak się obraca, jak jest nachylona oś obrotu sfery niebieskiej. To tak samo właśnie wędruje biegun magnetyczny, ale oficjalnie nam się to ukrywa. Jak wędruje biegun magnetyczny? Oczywiście nam się też dość zaciekle ukrywa to, że promień idzie do góry. Jak widzieliśmy tutaj, według oficjalnej geodezji, promień się zagina w dół. A tutaj jest opis, bo skąd te w ogóle ilustracje są? To są z niemieckojęzycznych stron internetowych profesorów, którzy się zajmują niebocentryzmem w Niemczech. A tu jest opis do tego, akurat tego rysunku, że to jest obrót siłowego pola elektromagnetycznego wokół geograficznej osi biegunów północnego i południowego. To jest przyczyna przesuwania się biegunów magnetycznych. One się tak obracają, jak pozwala im nachylone niebo. Teraz przejdziemy już dalej. Teraz czas na wnioski. Nie istnieje superrefrakcja terrorystyczna. Na ten temat zrobię jeszcze film oddzielny. Mamy i dzień, i noc, żyjąc wewnątrz Ziemi i pory roku. Punkt. Trzeci, okręty na horyzoncie nie wynurzają się za horyzontu, tylko spływają z góry. Ponieważ jest to dość szeroki temat, bardzo ciekawy, nawet wysłano mi ostatnio świetny film, muszę to zrobić oddzielnym filmem. Oficjalna optyka to oszustwo, mające za zadanie ukryć fakt, gdzie żyjemy. Piąty punkt, dokładność i zasięg niwelatorów optycznych jest dowodem odgięcia promienia w górę i tym samym niebocentryzmu. Punkt szósty, mamy trzy dowody na odgięcie promienia do góry. Doświadczenie Henera, Martina, przesunięcie obrazy przy jego powiększaniu. Idziemy dalej. Tutaj mnie pytano właśnie, jak wygląda w górach horyzont. No to proszę Państwa, tutaj, jeżeli Państwo tutaj dobrze będą po prostu jak się przyjrzono, to tak jak pokazuje kursor, tak jest horyzont. On jest nadal na, to widzimy, powyżej niektórych szczytów. Zobaczmy, on jest nadal na poziomie oczu i na lądach tak wygląda. Osobiście też takie coś widziałem w Górach Stołowych, byłem w sierpniu, przez ten taki długi weekend i tam właśnie widziałem właśnie nad szczytami gór piękny horyzont. Ale o czym on świadczy? Właśnie o tym, my go widzimy. Dlatego to widzimy, bo promienie odginają się do góry. I oczywiście Ziemia jest, powierzchnia Ziemi jest plęsa, żyjemy w środku Ziemi. Czyli te dwa czynniki właśnie decydują o tym, że widzimy horyzont równy jak stół, bez względu czy jesteśmy w górach, nad morzem, czy w kosmosie. Teraz tak. Zadano mi też również pytania, że niebocentryzm depta fizykę. No ale trzeba zastanowić się, co się tak naprawdę depta, jeżeli się już w ogóle ma deptać. Depta się te poglądy, które są niekonsekwentne. Czym jest od dzisiejsza oficjalna fizyka? To można je przyrównać do sita, którym się nabiera wodę. Jest pełno tysiące teorii. Wszystko to funkcjonuje na pewnych założeniach, które tak naprawdę nie wyjaśniają niczego. Dzisiaj okazuje się na przykład heliocentryzm, który przez 200 lat tutaj królował, okazuje się, że to jest tylko teoria. A mało tego, jeszcze teoria, to jak wniknie za bardzo, to się okaże, że nawet na to nie ma dowodu. A więc widzimy, to jest stopień. A dlaczego fizyka jest taka związana? No ma związane ręce. Bo opiera się na założeniach, które są błędne. Ale ponieważ trzyma się tą fizykę w takim stanie, żeby ona za bardzo nie,
udowodniła, że żyjemy w środku Ziemi. Po prawej stronie jest mechanizm zegara. To jest niebocentryzm. Tutaj nie ma takich założeń. Są dowody i na podstawie te dowody torpedują wszystkie te założenia oficjalnej fizyki. I w ten sposób każdy myśli, że niebocentryzm coś depta. On nic nie depta. On po prostu przedstawia fizykę takim, jak ona powinna być, jako droga do dociekania prawdy. Ale z sitem nie dojdziesz do prawdy. Ale mechanizm zegarka, jeżeli go będziesz poznawać, na pewno dojdziesz. Także dziękuję Państwu za uwagę. To byłoby dzisiaj na wszystko. Dzisiaj wszystko. I do usłyszenia do następnego filmu.